Siema wszystkim, z tej strony Souli, a dzisiaj pokażę wam mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużą ilość expa, więc jeden co musicie zrobić, to wchodzimy sobie oczywiście tutaj do kodów wyspy i musicie wpisać kod 36115777 1184, klikamy V-kę i wpisujemy 10. Jeżeli jesteście na konsoli, to po prostu wpisujecie 10, ta V-ka się tutaj wam sama powinna wpisać. Klikamy sobie Enter i klikamy sobie odtwarzę. Pamiętajcie, żeby dać sobie tę grę prywatną i w tym czasie wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Soul. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję, dziękuję wam za pomoc i po prostu możemy sobie teraz czekać, aż gra nam się załaduje. Jeżeli was załadowało, to idziemy sobie po prostu tutaj do prawej strony i musimy znaleźć dokładnie bronie, które są tutaj, więc bierzemy sobie grappler i on nam naprawdę tylko i wyłącznie wystarczy i teraz musimy sobie przejść dokładnie do tego miejsca, do tego z drugiej strony, jak widzicie, to jest taki bouncer, musimy sobie tam pójść bouncerem, po prostu tam są auta po prawej stronie, więc idziemy sobie tam i tutaj w tym miejscu musimy zbudować sobie dwie schody do przodu i będzie tutaj w tym miejscu pierwszy przycisk, klikamy sobie go i za niego zaczniecie zdobywać expa. Pamiętajcie, żeby poczekać do 10 minut, żeby po prostu dostawać więcej expa. Jeżeli to kliknęliście, no to musimy sobie pójść do jednej z tych dwóch budek. Do końca jeszcze nie wiem do której, więc przejdę się po prostu do dwóch. I w tym miejscu buduję 5 schodów do przodu. I w tym miejscu powinien być przycisk, klikamy sobie go, on nas przeteleportuje do nowego miejsca. Musimy sobie teraz wziąć to auto i jedziemy sobie dokładnie do przodu, do miejsca, które wam pokażę. Więc po prostu jedziemy cały czas tutaj do przodu, wyskakujemy sobie tu przy zombie i musimy wziąć grapper, który wcześniej wzięliśmy. Wchodzimy sobie tutaj na górę i wskakujemy dokładnie tutaj na te beczki, no na tam po prostu rusztowanie. I w tym miejscu będzie przycisk, za który zaczniecie zasuwać expa. I teraz wchodzimy sobie do lewego liftu i musimy się tutaj zawrócić dokładnie do miejsca, z którego przyszliśmy. Wchodzimy sobie tutaj na górę, budujemy dwa kołny w tym miejscu i tutaj do góry musimy się zbudować 10 podłóg do przodu. I teraz dajemy podłogę i w tym miejscu będzie jeszcze przycisk, który musimy sobie kliknąć i za niego także zmienić zasobek expa. Jeśli dzisiejszego filmu byłoby to na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam miłego ekspienia i widzimy się już w kolejnych gierkach. Siemanko!